pod oczy Christian Breton, wykończymy ten produkt, także lecimy pod oczęta. To jest fajne, takie, słuchajcie, chłodzące, bardzo fajne, i troszeczkę na oko też, czyli na powiekę i pod oko. Już muszę spadać, kawę wypiję u Patrycji. Może wam to nieco pokażę z paznokci. Jeszcze nie wiem nawet, jakie chciałabym paznokcie, ale chciałabym też jakieś delikatne, nieprzesadzone, ale też nie takie zupełnie normalne. Także zobaczymy. Teraz użyjemy sobie Clarins, który też ostatnio otworzyłem. To jest Clarins Hydra Essential. No, takie dość wodniste, więc trochę dziwne, ale jak nawilżające, to jak znalazł. I jak widzicie, aplikuję. On jest w takim sprayu, słuchajcie, i jest takie wodniste. To jest dokładnie to, jak widzicie. Pływa taka woda. O, i to jest taka konsystencja wodna bardzo. Nie żałuję go sobie. Czekam chwilkę, aż mi podeschnie. Słuchajcie, to serum. I na to serum zaaplikujemy sobie. Jeżeli lecimy klinikiem, to polecimy klinikiem i zaaplikujemy sobie Extra Firming ten kremik. Czy wiecie, o którym kremie mówię? Także aplikujemy ten krem i tak będzie wyglądała moja pielęgnacja na dziś. Tu jeszcze trochę na czoło. To jest moje drugie opakowanie. Jak jest, dziękuję. To mam już trzecie. Jakby co? To jest właśnie to, co wam mówiłam, że warto polować na te takie promocje, gdy wybieracie sobie 3-4 próbki przy zakupie dwóch produktów, słuchajcie, z Clarins. I tak zostawiam już moją skórę dopieszczoną, nawilżoną. Włosy mi wkurzają, ponieważ są, słuchajcie, ciężkie. Są ciężkie, bo są świeżo umyte. Będę wam też testować, słuchajcie, suszarkę niedługo. Natomiast tak jak mówię, nie tak jak mówię, tylko jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja nie lubię suszyć włosów suszarkami. No ale tą wysuszę po to, żeby wam chociaż powiedzieć, jak ona suszy włosy, czy puszyła te włosy, czy też nie, czy w ogóle jak to będzie wyglądało. Myślę, że bardziej przyda się ona mojej córci. Moja córcia lubi suszyć suszarką włosy, ja nie przepadam. Nawet teraz nic z brwiami, ponieważ poproszę Patrycję o henna. Jeszcze tylko poleci jakiś zapaszek. Co my tu dzisiaj wybierzemy? Może dzisiaj polećmy sobie tak rzeźko. O, to chciałam powiedzieć. Rzeźko, czyli Easy Me Jak, którego też mam już końcówkę. Ale jak wiecie, to będę się teraz szalić na Yves Saint Laurent Libra. To on musi po prostu być u mnie na półce. Musi. No. Ja jestem ubrana na sportowo. Ja się nie będę sztyftować. Zobaczcie, jestem w moich takich roboczych ciuchach. Zakładam tylko adidaski i będę popitalać. Tutaj właśnie poukładałam sobie rzeczy. Jeszcze nie wszystkie. Tu Oliwia wczoraj rozrzuciła rzeczy. Także porozwalała wczoraj. Czekajcie, wezmę tylko buciory. Jest, kochani, 8:33, ja właśnie już wychodzę, znaczy wyszłam, i zobaczcie, jaki to mam widok. No po prostu powiem wam, że ten widok akurat naprawdę zachwyca mnie po prostu każdego dnia. Wygląda to po prostu fantastycznie. Ja teraz idę z górki, więc to może śmiesznie wyglądać. Mamy słoneczko. Jeżeli chodzi tak teraz o temperaturę... No, odwróciłam się do was. Jeżeli chodzi o temperaturę, pokazuje mi 7 stopni. Powiem wam, że jest wyczuwalny taki chłód. Taki przymrozek bym nawet mogła rzec śmiało, naprawdę, takie, wiecie, takie przedzimowe, takie coś. No, ale ja takie coś lubię, bo to jest takie fresh, bardzo fresh. No i ja popitalam, jest gdzieś chyba za 29, więc ja mam naprawdę dobry czas. Jeżeli idę do roboty w 7 minut, to mam dojść do polskiego sklepu. Myślę, że jeszcze może zajdę nawet, nie wiem, czy do Tesco, czy gdzieś jeszcze może zajdę po... No po kawę nie, bo kawę to wypiję u Patty. Ale może do Grexa po jakąś bułę, bo i tak muszę zajść do bankomatu. Także może wam nagram coś z pazurków, jak będą tworzone, co wymyślę, bo tak jak mówię, no nie mogę za bardzo wymyślać, bo jednak do pracy nie mogę mieć wystrzałowych, ale jakieś na pewno coś tam sobie wymyślę, żeby
coś delikatniutko, chociaż się mieniło, aczkolwiek powiem, że te uwielbiam. One najdłużej się utrzymują, są bardzo ładnie wyglądają i do wszystkiego pasują. Są dla mnie takie po prostu uniwersalne. No, także co? Ja popitalam, odzywam się do Was. Patrzcie, jakie mam włosy, w ogóle takie uwielbiam włosy po tym szamponie i po odżywce z Palmersa. Po prostu uwielbiam. Także ja popitalam, słuchajcie, już do Pati. Będzie na mnie czekać tam po polskiego sklepu o 9:00, stamtąd mnie zgarnia. No i co? No i tak jak mówię, odezwę się z pasurków, a później jeszcze z domu. Dobra, nie obiecuję Wam, ale postaram się. O ile nie będzie oczywiście zamknięta, lub o ile nie będzie za dużo ludzi, bo nie wiem, które otwierają tak naprawdę Grexa. Otworzyli Grexa, więc zajdziemy sobie i pokażę Wam właśnie, jak wygląda nowo otwarty Grex. Są miejsca, słuchajcie, na zewnątrz, są miejsca w środku. Mamy tutaj, tak to wygląda. No i tak wygląda nasz inny Grex. Tu mamy właśnie kanapki, słuchajcie. Sałatki wszelkiego rodzaju. Te sałatki Wam polecam, bardzo dobre. Tutaj mamy feta i tomato pasta na przykład, bardzo dobra sałatka. I tu chicken nugget i bacon, akurat to nie, i tuna crunch. Ale ta sałatka jest kozaczek. No i fajne są te wrapy. Są naprawdę bardzo mocno tak wykochane tym wszystkim, tak szczerze powiem. Ja sobie oczywiście wezmę porycz. Hejka! Z samego rana jeszcze mamy tutaj te moje jamiamsy. To są dokładnie te. I one chyba są właśnie po funta za ten dwupak. No i pączki ulubione moich dzieciaków. A tu właśnie na tym blacie stoją właśnie moje porycz, czyli moje płatki owsiane. Nie, one są po funt 10, to takie pudełeczko. Powiem Wam, że na śniadanie naprawdę super sprawa. No, także tak to wygląda. Nie no, słuchajcie, zdecydowanie za wcześnie chyba wyszłam z domu. Dlatego, że słuchajcie, 40 chyba 4 albo 45. Ja już jestem gotowa, już mam swój porycz z golden syrop, czyli z takim złotym syropem. I co? Tu panowie na budowie. Ja już lecę właśnie pod polski sklep, aczkolwiek chyba polski sklep jest w ogóle później jakoś otwierany. Wydaje mi się, że on jest chyba otwierany, słuchajcie, o godzinie 10:00. Tak mi się przynajmniej wydaje. Będę przychodzić też koło mojego, słuchajcie, studio od Rząs. I chwilą też minęłam Karolcie moją. Kurczę, wystraszyła mnie jak nie wiem co, bo trąbnęła. Czekajcie, poprawię sobie coś. Trąbnęła, słuchajcie, ja jak zwykle myślałam, że wiecie, że gadam przez telefon i ktoś mi uwagę zwraca. No i ja zawsze się wtedy boję. A tu jest właśnie mój salonik. Ta-da! O! Tutaj Borders Beauty Studio. To jest moje studio i tutaj właśnie przychodzę na rzęski. Dobra, także o, moi panowie. Hutchison's Carpets. Tak się nazywają. Pojechali właśnie od moich karpetów. Byłam już w bankomacie. Słuchajcie, wyrobiłam się jak tala. Mamy skwerek. Uwielbiam to miejsce. Już mam o nim też 1000 razy zresztą opowiadałam, że tutaj poznałam większość osób. I tutaj jest takie miejsce, gdzie naprawdę sporo osób się po prostu spotyka, poznaje. Spotyka się z dziećmi i tak dalej. Ja już muszę powiedzieć, że jestem pod polskim sklepem. Stąd mnie papi zgarnie. Za chwil kilka. No, także ja sobie gdzieś tu przycupnę i sobie wszamam troszeczkę, słuchajcie, poryczu. No, i odezwę się do Was pewnie jeszcze za chwilę. Czekajcie, postawię kamerę. No, ale chociaż tak na chwilę postawię i sobie jeszcze tu do Was pogadowuję przed bankiem. Jakby co? Nie wiem, czy się już zrobił, czy może sobie go jeszcze trzymać. Jestem głodna. O, i spotkałam też właśnie jeszcze koleżankę, słuchajcie, w Grexie. Zresztą mojej Dominiki... mojej kumpeli, słuchajcie, córkę. No, też była właśnie w Grexie. Dobra, nie wiem, czy powinnam, czy nie powinnam już jeść, ale głodna jestem. No, a ten porycz Wam polecam w ogóle. Zresztą na pewno Wy go znacie. To jest taki najbardziej popularny tak naprawdę, ten taki golden syrop. A jeszcze czasami sobie biorę ten właśnie jabłko i cynamon, albo berry, czyli te owoce leśne. Niech on się jeszcze trochę robi, bo nie wiem, z której strony też Patrycja kurde zejdzie, ale musi stoi jechać, skoro powiedziała, że mnie zgarnie z polskiego sklepu, to co na jakoś tędy musi jechać. Po prostu nie wiem, czy nie będzie jechał tamtędy, nie wiem. No i pewno dzieci idzie do szkoły, ale moja lubią, że w szkole, a chciałam jeszcze dać jej jakiegoś klepaka. Dobra, to ja uciekam.
i napiszę, słuchajcie, do... Napiszę teraz do Patrycji, z której strony będzie jechała, także odzywam się do Was z Pazurów. No i hej, hej, robaczki, słuchajcie, jest godzina 12, także zajęło mi to 3 godziny. Ale wiecie, teraz są godziny, to trzeba odjąć, bo tak naprawdę to wracam. Byłam jeszcze w polskim sklepie, zaszłam jeszcze do Maka, żeby wziąć synkowi, słuchajcie, te spicy chicken nuggetsy. Idę właśnie opotowana. Wzięłam też roladę, czyli takie ciacho, ponieważ Dominika mi właśnie pisała, że wróciła z Portugalii. O Boże, jak ja bym dała, ile ja bym dała, żeby teraz się powygrzewać na słońcu, słuchajcie. Ale cieszę się, że wypoczęła, że była, że odsapnęła. Było jej to bardzo potrzebne, zresztą jak każdemu z nas. I co? I właśnie ma wpaść do mnie na kawcie. Coś mam na okularku. Widzę coś z drugiej strony, że coś mnie drażni. No i dlatego kupiłam właśnie roladę, także zjemy sobie z kawcią. Ja w sumie wypiłam jedną kawę u Patrycji, ale wiecie, co to u mnie jedna kawa, nie? No to jak nic. Także jestem już niedaleko. Kawałek miałam do przejścia, muszę Wam powiedzieć, bo praktycznie przez całe miasto. Dlatego, że Patty mieszka u samej, słuchajcie, góry. Jeszcze za Krzysiem, czyli tam całkiem do końca gala, a ja teraz tu muszę iść całkiem na początek gala. No, także trochę się zgrzałam, trochę mi gorąco, no ale dałam radę. Może zajdę do Buca się jeszcze psiknąć i Solurem. Kto wie, kto wie. Może za hajs z YouTube'a bym sobie go sprawiła. Już taki nawet zamysł był. Aczkolwiek hajs z YouTube'a chciałam przeznaczyć, słuchajcie, oczywiście co, na co? No na mebel jakiś. Chociażby, bo ja tu nigdy nie wiem, kto tu jedzie. Chociażby, słuchajcie, na przykład na łóżko, na, nie wiem, na toaletkę, na cokolwiek, tak naprawdę do mojego pokoju. Gary Guthrie, no i co, nie mam teraz na kolejce pistolet, to ja sobie pójdę, nie? Jeśli nie będę stała jak kubek. Dobra, i tu też się nic nie dzieje. No, także ja przeszłam, chowam telefon, bo już mi ręka odpada. Pokażę Wam pazurki, mam zrobione też, ale nie widać pewnie przy okularkach, mam zrobione też henne i depilację, znaczy regulację brwi. Nie depilację. I pazurki pokażę Wam już z domu. Także odezwę się do Was z domku. No i hejo, hejo, robaczki. Nie wiem jak tutaj z oświetleniem. Co się mówi? Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu jesteś w domu? Bo jestem chory, tak? Jestem chory. Jestem chory. Jest chory, wygląda na chorego. Ja w sumie też wyglądam na chorego, ale chora nie jestem. Tak wyglądają moje brwi. Nie wiem czy teraz widać, bo tak naprawdę... Siedzę w ciulowatym świetle, tu musiałabym podejść, o, tutaj jestem w świetle takim totalnie dziennym, także tak wyglądają brwi, a pazurki wyglądają tak. Nie wiem też, czy będzie coś widać, bo powinnam to nagrać z lampą. Tutaj są zrobione tak to, nie widać, no nie widać, no. Są zrobione tak tylko w kawałku, z tym takim połyskiem. A dwa chyba bodajże, czy trzy są zrobione na cało. Także nie widać, ale są takie lekko połyskujące. My właśnie, słuchajcie, zażeramy nuggetsy. Ja piję herbatkę białą, white tea, w kubeczku od Moni. Także Monia, pozdrawiam. Na kawę kubas za duży, chociaż tutaj mamy But First Coffee, ale dzisiaj, co ty się tu, ale dzisiaj właśnie poleciała white tea w dużym kubasie, jak najbardziej tak, a to są te chicken nuggetsy, słuchajcie, ulubione, po prostu najulubieńsze i to nich jest ten najulubieńszy sos, pokaż tak, o. Sweet chili. Sztos. Sweet chili. Sztosik, ale już nie są takie świeże. Mówiłam. Niosłam przez pół miasta synkowi, także no tak wyszło. Dobra, ale zażeramy i odzywam się do Was później.